Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Ze strony kłania się Dariusz Hampel dla Network Magazynu. Jak widzicie, jesteśmy w plenerze, jesteśmy po prostu na urlopie, jesteśmy z naszym nowym, piąty raz jesteśmy, z naszym nowym projektem Network Marketing w Kamperze. Od tygodnia w Polsce i odwiedzamy różnych liderów i nakręcamy materiały. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i aby nie opuścić żadnego odcinka strategii w biznesie, dlatego też jesteśmy dzisiaj tutaj. Po prostu fantastycznie można połączyć swoją pasję i swoją pracę i spotkania z ludźmi właśnie w taki sposób. I dzisiaj nie jest inaczej. Dziś mamy fantastycznych gości, dziś mamy dwie osoby. Do tej pory mieliśmy tylko jedyny wywiad, gdzie była para. I dzisiaj mamy taką drugą premierę, z czego bardzo się cieszę. Przeczytam, co napisał nasz redaktor naczelny Maciej Maciejewski dzisiaj na naszym fanpage'u. Irina Etz przyjechała do Polski ponad 20 lat temu, mając w kieszeni tylko pożyczone 100 dolarów. Nie znając języka, zaczęła budować na zimnym rynku biznes MLM. Dziś nie musi się martwić o pieniądze. Od ponad 4 lat razem ze swoim partnerem Łukaszem Gerlachem buduje sprawny międzynarodowy zespół w polskiej firmie marketingu sieciowego. Łukasz Gerlach jest pasjonatem podróżowania, uwielbia spotkania z ludźmi i aktywne życie. Od ponad 12 lat utrzymuje się wyłącznie z network marketingu. Od ponad 4 lat razem ze swoją partnerką Iriną Edz budują sprawny międzynarodowy zespół w polskiej firmie marketingu sieciowego. Dlaczego działają w systemie MLM? Czym jest dla nich ten model biznesu i jak odnieść z nim sukces? Opowiedzą dzisiaj. Opowiedzą dzisiaj Irina Edz i Łukasz Dominik Gerlach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie wszystkich. Witamy. Słychać nas dobrze? No mam nadzieję, właśnie sprawdzimy. Witamy was wszystkich, dobry wieczór. Chyba nas na pewno słychać. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Witajcie. Cieszę się bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie i jesteście tutaj dzisiaj razem z nami. My również bardzo dziękujemy. To zaszczyt dla nas, że możemy tutaj wspólnie być. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, jak ustaliliście między sobą, kto będzie pierwszy mówił, czy będziecie razem mówić, czy przez siebie, czy będziecie się może kłócić. Jesteście wśród przyjaciół. Jesteście wśród przyjaciół, dlatego nie przejmujcie się, bądźcie po prostu sobą. Opowiedzcie proszę krótko dla osób, które was nie znają, kim jest Irina, kim jest Łukasz. No to może zacznę ja. Ja jestem w Polsce 22 lata. Kiedyś mieszkałam bardzo, bardzo daleko stąd. I jestem takim przykładem, kiedy można powiedzieć, że marketing sieciowy całkowicie zmienił moje życie. Zmienił kraj, gdzie ja mieszkam, w ogóle mój zawód. Byłam kiedyś nauczycielem, pracowałam w szkole. No i spotkałam, zobaczyłam marketing sieciowy, zobaczyłam, jakie możliwości są i podjęłam taką decyzję, że będę zarabiać i będę bogata w tej branży, dzięki tej branży. No i w taki sposób firma, z której współpracowałam, zaczęła pracować w Polsce. I mój sponsor z tej firmy powiedział tak: trzeba jechać, bo otwiera się nowy kraj. No i tak pomyślałam, że muszę jechać, bo były bardzo ciężkie czasy wtedy i pojechałam do Polski na 3 miesiące, a okazało się na całe życie. I tak naprawdę taka historia, to jest przez te 22 lata jestem w tej branży i cały czas jestem aktywna, tak, jestem, cały czas działamy. Okej. Okay. Łukasz, chcesz ty teraz opowiedzieć twoją historię? Tak, z przyjemnością. Słuchajcie, w ogóle tak naprawdę dzięki pracy w obecnej firmie network marketingu spełniliśmy nasze marzenie i kupiliśmy dom, z którego nadajemy. Także to kiedyś byłoby dla nas niemożliwe. Natomiast ja przyszedłem do network marketingu tak około 18 lat temu
i wtedy nie wszedłem dla biznesu, tylko dla produktu, tak? Dlatego że mega była to firma suplementacyjna, gdzie, prawda, bardzo mocno ktoś do mnie wydzwaniał konsekwentnie przez ponad 6 miesięcy, żeby mnie no, umówić na spotkanie, bo mówię, mam coś, co dla ciebie jest niesamowite, tak? No i w końcu spotkałem się, wszedłem do tej firmy, od razu podpisałem kontrakt, mówię, dobra, gdzie mam podpisać, chcę zobaczyć te wasze spotkania, produkt mnie mega interesuje, a przy okazji jak kółeczka zobaczyłem, no to też mówię, okej, no to jest fajne, a MLM, no to kojarzę, że coś takiego jest, spoko, wchodzę w to, no, ale produkty najważniejsze. No i faktycznie w tej pierwszej firmie pieniędzy nie zarobiłem, ale niesamowita rzecz, bo zdrowie odzyskałem, zrozumiałem w ogóle potęgę suplementacji, dbania o siebie, a poznałem top liderów, ludzi, którzy odcisnęli no, w ogóle duże wtedy na mnie wrażenie, bo sponsor mój od razu mnie zaprosił do ówczesnych top liderów tej firmy świętej pamięci, Stanisław Dąbrowski i Ludmiła Nikulszyna, gdzie ludzie przyjechali też z zagranicy i na polskim rynku wybudowali niesamowitą organizację. Ja pod wrażeniem byłem dużym. No w tej firmie akurat no, nie było szału finansowo, tam nie zarobiłem, ale pojawiła się kolejna firma. Mój sponsor Janusz z Iryną umówił mnie na spotkanie, tak? No i wszedłem... Także poznaliśmy się w networku. W networku. Tak, i prawda, nazywamy Janusza często aniołem takim naszym faktycznie, bo no, była to kolejna firma, suplementy, medycyna chińska, więc fajnie, bo poznałem lepiej temat, zacząłem się pasjonować tym. No, też zrozumiałem jedną rzecz, że nie jest najważniejszy w firmie tylko produkt, żeby był dobry biznes, musi być kilka aspektów, bo ludzie często są zachwyceni, bo dostali zdrowotny efekt, jakiś rezultat i myślą, że z tego powodu już zrobił biznes, tak? A to wcale nie znaczy, że tak będzie. No i działałem w tej firmie kilka lat, nie było to moje jedyne źródło jakby dochodu, ale działałem, tak? Jeszcze dodatkowo robiłem inne rzeczy. No ale w pewnym momencie firma zmieniła reguły gry, tak? Warunki, ponieważ mamy kontakty na wschodzie, więc ludzie nie wierzyli nam, a my już mieliśmy informacje, które jakby no były, tak? Że firma się taka nie inaczej, no coś tam się zmienia. Nie będę jakby w szczegóły wnikał. No i dostaliśmy szansę, w cudzysłowie, rozpoczęcia na polskim rynku działania w nowej firmie. Czyli my byliśmy takimi osobami numer jeden. I tutaj słuchajcie, dlaczego to mówię? Dlatego, że ludzie często chcą być numer jeden, być pod firmą i tak dalej, ale nie zdają sobie sprawy, że bycie pionierem jest często najtrudniejszą rzeczą. Weszliśmy do firmy, gdzie zaczynaliśmy sami wszystko z Iryną. Od budowy grupy, no to jest normalne w networku, no buduje się grupę, ale wsparcie logistyczne, nie będę w szczegółach mówił, na początku zaopatrzenie garażowo-bagażowe, no historia na długie, prawda, godziny. Robiliśmy tam no te tłumaczenia, no oczywiście ktoś to robił, ale my to nadzorowaliśmy. Słuchajcie, zaangażowaliśmy się mega, tak, bo też były produkty związane z medycyną chińską, z turmalinem, no ciekawe rzeczy, tak. Tylko jedna rzecz. Pani prezydentowa obiecała, że przyjedzie do Polski, nagle powiedziała, że nie przyjedzie, a potem jeszcze okazało się, że właściwie to ona chyba nie chce, żeby ta firma w Polsce była, tak legalnie i poukładane to było. Także bardzo ważne, żeby właśnie legalność firmy, tak? Z jednej strony wsparcie, musi być wsparcie, bardzo fajnie, kiedy mamy tutaj w Polsce na przykład, prawda, polska firma, mamy tutaj na miejscu, ale nie zawsze tak jest, ale najważniejsze, żeby było wsparcie, plus system, tak, musi być system działać, żeby produkować kolejnych liderów i to też jest takim czynnikiem sukcesu. Natomiast słuchajcie, no dla mnie to było, jakbym twarz dostał, no bo firma słuchajcie, no tak naprawdę nie wystartowała w Polsce, dla mnie to był bardzo ciężki moment, ponieważ no, dałem jakimś ludziom słowo, a nie mogłem go spełnić, ale nie ze swoich, jakby ze swojej winy, tylko z powodu no, podejścia, tak? Dlatego to, co Iryna powiedziała, ważne jest, jeżeli się coś zaczyna, to naprawdę sprawdzić, no, czy jest to poukładana firma, jak to wygląda
I to, co na przykład w obecnej firmie, kiedy my podjęliśmy decyzję, że wchodzimy, mi się mega spodobało to, że mamy dużą linię sponsorowania, jest iluś liderów nad nami, od których możemy wsparcie dostać, tak? Wcale nie trzeba być tym numer jeden. No, lub pierwszym, tak? Lub pierwszym, a bycie pierwszym jest bardzo naprawdę ciężkie. No my, słuchajcie, po prostu w pewnym momencie, no ja powiedziałem koniec, ja z tą firmą, no zamykamy temat, no bo tego się nie da robić. No ale świat próżni nie lubi. No i nagle dowiedzieliśmy się, że wchodzi kolejna firma, zadzwoniła do mnie dziewczyna, słuchaj, jest jakaś firma, produkty się sprzedają na pniu w ogóle, no jakieś szaleństwo, to są kosmetyki, ale coś z medycyną chińską, tak? No i tak naprawdę wtedy pojechaliśmy do Michałowic, no i sami wprowadziliśmy się do firmy. No tak, wybraliśmy sponsora. To my jakby znaleźliśmy, tak, ponieważ no troszkę, no wiemy, no świat jest mały, tak, liderzy się kojarzą, znają, rozpoczęliśmy współpracę z kolejną firmą, były momenty różne, były momenty sukcesów, tak naprawdę no 3 tygodnie pozycję dyrektorską osiągnęliśmy na produktach w granicach od 40 do 200 zł, tak, mniej więcej kosztujących 3 tygodnie naturalnie, tak, powstała organizacja, gdzie mieliśmy pozycję dyrektorską, potem kolejne pozycje, ale tam też były też no, sytuacje logistyczne, no wiecie, no takie, no życie, tak, życie scenariusze pisze. Kilka lat współpracowaliśmy z tą firmą, mi w pewnym momencie pewne rzeczy przestały odpowiadać, bo jak się więcej wie, no to też człowiek inny ma podejście. Irina tam jeszcze została, no i ja powiedziałem, że już w życiu nie będę marketingu sieciowego robił, bo zmęczony tym jestem. No ale w życiu jest tak, że nigdy nie mów nigdy, tak? Gdzieś tam ten network to troszkę tak jest, ja mówię, jak taki nauk, nie? To wszyscy przyznają, że jeżeli raz tego networku ktoś liznął, to gdzieś tam to zostaje, ta pasja. No i w pewnym momencie doszło do spotkania, przyjechał do nas ówczesny lider już właśnie ze słynnym Januszem i pokazał nam z energią, jak działa produkt, jak, prawda, to wszystko, jakie są pieniądze, pokazał nam tak naprawdę plan wypłat z prowizjami najwyższymi w Europie, nie mówię, że w świecie, ale w Europie, tak? No i pokazał nam siłę firmy i grupy Infinity. Pozdrawiamy wszystkich. No i ze względu właśnie była to mega przemyślana decyzja, no mieliśmy tylko jedną wątpliwość, czy wejść na jeden numer, na dwa numery. Oczywiście weszliśmy w systemie rodzinnym, no i działamy wspólnie. W ciągu 4,5 roku de facto, słuchajcie, no powstało imperium dzięki ogromnemu wsparciu firmy, naszych liderów i z naszymi liderami, tak, które generuje miesięcznie więcej niż 1 000 000 zł obrotu średnio. Natomiast naszym największym sukcesem to jest to, że mamy tak wspaniałych liderów, że mamy ludzi lepszych od siebie, od których to my się uczymy dzisiaj i patrzymy, podziwiamy ich, jakie oni osiągają sukces. Niesamowita historia, niesamowite słowa powiedziałeś. Poruszyłeś tu też temat, gdzie Maciej Maciejewski 1 lipca wrzucił wideo od Andrzeja Nowińskiego właśnie na temat, jak sprawdzać firmy. Ale na ten temat jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Poruszymy ten temat, bo jestem zdania, że warto na te tematy po prostu rozmawiać. Łukasz, tak na może powróćmy do samego początku. Co ciebie przekonało do network marketingu? Opowiadałeś o tych kółeczkach, ale co to było? Było to zdrowie? Byłeś w poszukiwaniu czegoś dodatkowego, czy po prostu wiedziałeś, że musisz zmienić coś w swoim życiu, żeby się zmieniło? Co było to twoje dlaczego? Okej, wiesz co, u mnie akurat był to faktycznie produkt, dlatego że no alergia dawała mi się we znaki, parę innych dolegliwości i kiedy usłyszałem o działaniu tego produktu, a człowiek mi bardzo prosto to wytłumaczył, no taki chłopski rozum, trafiło to do mnie, a kiedy mi narysowano kółeczka, przypomniałem sobie pewne spotkanie, ponieważ miałem kiedyś handlowca, którego ojciec działał w marketingu sieciowym finansowym, i pamiętam, jak właśnie mieliśmy spotkanie i
Mówię, no ale to jak pan złamał nogę, takie poważne złamanie, tyle miesięcy pan nie pracuje, to jak pan funkcjonuje? Nie, ja taki pasywny dochód mam. I to zapamiętałem z tego spotkania, wiedziałem, że to marketing sieciowy, tylko mi nie odpowiadała wtedy już branża finansowa. Więc to jakby też było gdzieś dla mnie w tle bardzo istotne. No, dla mnie na przykład... Lina, właśnie, a co u ciebie było tym tak ważnym dlaczego? Dla mnie to najważniejsze było to, że tutaj zobaczyłam takie nieograniczone możliwości, tak? Że mogę sama decydować, ile chcę pracować. Mogę decydować, z kim pracować. Mogę zdecydować, jak dużo chcę zarabiać. Plus możliwości podróżowania, tak? To też dla mnie taka wolność finansowa. Dla mnie to było bardzo ważne. Irina, a z twojego takiego punktu widzenia, bo budowałaś network marketing w kraju, w którym się urodziłaś, teraz budujesz go w Polsce, jaka jest różnica, jak możesz porównać budowania tam, a tutaj? Wiesz co, no generalnie jest troszeczkę różnica w mentalności, tak? Bo ja zaczęłam poważnie tak naprawdę budować i uczyłam się networku w Polsce. Jak zaczynałam działać, to pierwsze dwa lata miałam do czynienia, tak, nie miałam takich jakby mentorów, tak, nad sobą. I dopiero tutaj w Polsce spotkałam bardzo dużo takich fajnych liderów i dopiero zobaczyłam, jakie są możliwości tak naprawdę w Polsce. I później, jak zrobiłam już tutaj w Polsce, kilka razy to powtórzyłam. Zaczynałam pracować na przykład od zera, z Łukaszem pojechaliśmy na Litwę, tak? Od zera wybudowaliśmy tam strukturę. Teraz pracuję na Łotwie, tak samo od zera, tak? Zaczęłam zupełnie nowych ludzi, których tak naprawdę po rekomendacji, tak? Nie znałam osobiście i bardzo lubię właśnie takie nowe rynki, takie nowe wyzwania, nie? Okay. Ja też jeszcze wam powiem taką rzecz, że to, co mnie też do networku, już potem do samego networku, bo jest coś w tym, że to co często nasz mentor Grzegorz powtarza, że jeżeli wchodzisz dla produktu, masz szafę produktu, jeżeli wchodzisz dla biznesu, to masz biznes, tak? I coś w tym na pewno jest, bardzo, bardzo dużo jest w tym, to tak to działa. Natomiast mnie też mega się spodobało w networku to, że to jest, nie ma inwestycji, gotowy system, tak jak franczyza, tylko że nie ma licencji, tego typu rzeczy, nie ma szklanego sufitu, nie ma ograniczeń, tak? Tak naprawdę jest to wolna przedsiębiorczość dająca nieograniczone możliwości, tylko trzeba wybrać właściwą firmę, system, ludzi. Przeszliśmy to już do naszego następnego prawie pytania. Iryna, zdrać proszę, już powiedziałaś parę słów na ten temat. Co przekonuje ciebie jeszcze do network marketingu? Które te aspekty w network marketingu, nie wiem, czy to słychać, ale samolot akurat leci. Które aspekty w MLM są dla ciebie najważniejsze? No, tak jak mówiłam, to jest przede wszystkim to, że nie ma sufitu, tak? Możemy zarabiać tyle, ile chcemy. Możemy zaplanować to wszystko. Spotykamy bardzo fajnych ludzi. Mamy gotowy system. Możemy podróżować, możemy łączyć, tak, podróżowanie razem z pracą. To też jest fajnie. Jeżeli mówimy, no jakiś tam tradycyjny biznes, prawda? Ja czasami mówię, że my przeżywamy na przykład za jeden miesiąc tyle, ile niektórzy przeżywają za rok na przykład. Łukasz, to ty byś jeszcze dodał? Słuchaj, no ja bym dodał też taką rzecz, że no dla mnie, ja jestem człowiekiem aktywnym, uwielbiam cały czas się przemieszczać, właśnie te podróże i te małe i te duże, tak, ciągła zmiana, poznawanie ludzi, to właśnie daje network, tak, to jest ta adrenalina, kiedy jedziemy na to spotkanie i nie wiemy do końca, kogo poznamy, kogo za rogiem ulicy, tak, to co Irina powiedziała, że za jeden dzień często przeżywa się tyle, co ludzie w miesiąc albo rok, no. To jest tutaj nie ma monotonii. No i naprawdę, no nie ma tego sufitu, tak? Bo jeżeli cokolwiek się wydarzy,
na przykład na jakaś sytuacja, to zawsze można przenieść się do kraju innego i tam działać, tak? Jeżeli się buduje międzynarodowo, to też jeżeli w jednym kraju jest jakaś sytuacja, to drugi nas, prawda, podnosi, daje bezpieczeństwo. No i tak to, i to są takie, prawda, aspekty. No wiem, że pewnie będziesz chciał jeszcze zapytać o kolejne tej rzeczy związane z porównaniem pewnie etatu, biznesu tradycyjnego i networku. Do tego też zaraz dojdziemy, ale poruszyłeś teraz fajny temat. Właśnie przed chwilą witała się tu z nami Ania i Adam. To była właśnie ta para w networku, która była przed wami jako pierwsza para. Pozdrawiamy serdecznie. I im też zadałem to pytanie. Nie znam, także. Wiemy, że w tej branży, nie wiem tam ile, 80-90% to są kobiety. Jaką moglibyście dać radę osobie, kobiecie, aby przekonała swojego partnera? Teraz powiedziałaś, jak to jest ważne, że w ciężkich chwilach ten partner nas wspiera i wie, kiedy pomóc i tak dalej. A często jest tak, że kobieta sama działa i ten mąż nie jest przekonany albo jest ciężko go przekonać. Jaką radę wydajecie, aby przekonać swojego partnera? No, u nas jest taka troszeczkę specyfika w naszej firmie. Prezes, jak robimy na przykład kwalifikacje, to różne mamy, prawda, meetingi, mamy jakieś wyjazdy, podróże, to prezes zawsze daje na dwie osoby taki wyjazd. I kiedy druga połówka trafia w to środowisko, w tu podróż, no chce czy nie chce, po prostu się jakby nasiąka, tak, tym wszystkim, widzi, jaki są ludzie, jaki w ogóle kto o czym oddycha, jakie efekty, widzi korzyści wtedy, tak? Przede wszystkim musi widzieć z tego korzyści. No, słuchajcie, tak. Ale to w momencie, gdzie ten sukces jest już łatwe, ale jak to na początku zrobić? Spoko. Wiesz co, dlatego bardzo ważne jest, żeby faktycznie. To są na to różne sposoby. Oczywiście najlepiej, żeby ta dziewczyna, kobieta zabrała tego małżonka na szkolenie, na wydarzenie, na spotkanie, tak żeby nie cisnąć mu buły na zasadzie ty musisz robić, no wiadomo, że jak się naciska, to jest odwrotny efekt, ale żeby zobaczył, że my jesteśmy normalni, żeby zobaczył, z kim jego żona przebywa, tak? Ja często też robię taką rzecz, to nauczyłem się też od moich liderów, typu no, prawda, żona odniosła sukces, zarobiła pieniądze, ja mówię, słuchaj, pogratuluj żonie, właśnie 1000 złotych zarobiła, tak? I tyle. Fakty działają najlepiej i zabierać na szkolenia, wydarzenia. Żeby po prostu, żeby ten małżonek, no nie cisnąć go, ale z drugiej strony pokazać mu to środowisko. Irina, powiedz, co dało waszemu związkowi to? O, ta razem praca, co wam to daje, że razem możecie jeździć na spotkania, że razem wstajecie rano. To są tylko dwa takie aspekty. Tych plusów jest dużo, dużo więcej. Co w waszym związku to dało, że razem możecie współpracować? Jest to no, przede wszystkim, że mamy wspólne cele, tak? Mamy wspólne cele, mamy wspólne marzenia. Zawsze wiemy, o czym możemy rozmawiać, tak? Zawsze mamy o czym rozmawiać. Mamy dużo wspólnych tematów. Czasami jest tak, że małżeństwa nie ma o czym rozmawiać, tak? Bo to jest przykre. Jak każdy ma swoje, powiedzmy, jakieś zajęcia, tak? A tutaj akurat jak jesteśmy razem, tak? Idziemy na wydarzenia, idziemy na szkolenia, to no, po prostu to tym wyszymy, tak? No słuchajcie, no idzie się w kierunku jednym, no, po prostu. Idzie się w jednym kierunku i to jest ważne. Nie ma, że no właśnie nie ma tego braku zrozumienia, tak? Bo jeżeli jedno się zajmuje, a drugie nie, no i na zasadzie przyjeżdża ta kobitka, a chłop, prawda, siedzi, no gdzie ty byłaś, tak? Ty mi zupę lepiej daj. No właśnie, jak ja jestem za granicą na przykład przez tydzień, prawda, i nie mam awantury w domu, no. Gdzie ty jesteś? Tak samo Łukasz, jak gdzieś ja wyjeżdża. Też ja mam awantury w domu. Także to jest, słuchajcie, fajne, no. Tak, ale to właśnie, co powiedziała Irina na początku, pod tym się podpisuje 100%.
Właśnie dlatego. I to jest wspaniała odpowiedź. Dziękuję. Rozmawialiśmy o tych pozytywnych rzeczach i chciałbym, abyście też powiedzieli, co jest takiego, co was denerwuje w network marketingu. Czy są jakieś aspekty, które chcielibyście może zmienić albo... W network marketingu, co denerwuje nas? No, okay, no na pewno denerwuje nas, jeżeli są firmy, które na przykład mają podejście typu robienia biznesu nie z ludźmi, a na ludziach, tak? To jest na pewno denerwujące, no nie jest to fajne fair. Też no, rażą mnie tak zwani surferzy, tak? Czyli ludzie, którzy startery sprzedają i wchodzą do kolejnej firmy. Ktoś ich tam kupił, no budują chwilę. Oni mają jakąś bazę kontaktów, zaplecze, ale ci już inni ludzie nie, no ci najsłabsi, prawda, i oni wciągają dosłownie ludzi do firmy, nie sponsorują, nie wtedy tylko wciągają, tak, te startery pójdą, a oni już myślą o kolejnej firmie, taki w bardzo cyniczny sposób manipulancki to robią. Wkurza mnie to, jak widzę na niektórych portalach ogłoszenia typu biznes z chaty online, 2 godziny tam, nie wiem, w tygodniu masz super pracę, będziesz milionerem. Po pierwsze, to nie jest żadna praca, tylko to jest tak samo biznes, więc ci ludzie już nie rozumieją, jest źle budowany wizerunek branży, tak? No i potem no jeszcze to rozczarowanie, no bo tych pieniędzy no nie ma, no nie da się czasu nie angażując wysiłku coś mieć. I wkurza mnie jeszcze to, kiedy słyszę, że w networku nie ma sprzedaży. Jak słyszę takie pierdolenie za przeproszeniem, to dostaję szału, no bo tak jest, no każdy biznes opiera się na sprzedaży. Wiem, z czego to wynika, że sprzedaż ma pejoratywny wydźwięk dla niektórych i myślą, że jest to pukanie od drzwi do drzwi, dlatego unikają niektórzy tego słowa, ale jest to oszustwo. Dlatego, że jeżeli nawet buduje się klasyczny network konsumencki, gdzie ludzie kupują sobie sami, to teraz tak, żeby wprowadzić kogoś do tego networku, żeby kupował, to się sprzedaje, tak? Żeby prawda, budował ten network, bo tam na iluś prawda, tych konsumentów ktoś będzie budował, no to też się sprzedaje. Żeby on sam dokonywał tych zakupów, zapraszany jest na eventy, gdzie ze sceny sprzedaż jest, tak? Ta sprzedaż jest ciągle, na webinary, na Zoomy, cały czas jest sprzedaż, a mówi się, u nas się nie sprzedaje. No i dla mnie jest to mega, mega farmazon i to mnie mega wkurza. No tak, jak ktoś mówi, że nic nie trzeba robić, tak, będziesz miał sukces, no to też to jest nieprawda. Mhm. To zawsze trzeba poświęcić czas, wysiłek, żeby mieć wyniki, rezultaty, nie? Tak jest. Święte słowa. Dosłownie powiedziałeś dobitnie, ale czasami trzeba powiedzieć no tak dobitnie, jest, żeby ktoś zrozumiał. Tak. Łukasz, powiedziałeś na początku, zbudowaliście ogromną organizację, robicie milionowe obroty. Bez powodu też nie jesteś tutaj, bez powodu Maciej Maciejewski was nie zaprosił. Zdradź nam proszę, jak ważne dla was są relacje w biznesie. Łukasz, Irina? Okej. Okay. Słuchajcie, no relacje są bardzo ważne, natomiast jeszcze odnośnie tych relacji, bo w ogóle jeżeli chodzi o relacje, chociaż ja nie jestem zwolennikiem polecania książek, natomiast tutaj polecam jedną książkę, Dale Carnegie, Jak poznać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I to jest taka Biblia o relacjach, ponieważ lepiej działać niż czytać, bo tak to już jest, to na przykład jadąc samochodem dzisiaj można sobie tego posłuchać na YouTubie, tak? Słuchajcie, relacje to jest fundament, budowa ich, natomiast relacje będą zdrowe w biznesie, jeżeli będą pieniądze. Zauważyłem jedną rzecz, że niestety, ale pojawiają się sytuacje, kiedy ludzie wchodzą do networku. Znam człowieka i on wszedł do networku dla pieniędzy, super. Jest w tym networku kilka lat, nie zarabia, ale mówi, że u nas są relacje. No zdrowe relacje będą wtedy, jeżeli ludzie będą zarabiać. U nas na przykład są mega relacje między liderami, tak? Świetnie, bo my wszyscy zarabiamy, czujemy się razem dobrze, chcemy spędzać razem czas, tak?
to samoczynnie się po prostu dzieje. To jest dla nas przyjemność tego przebywania razem. No tak, to jest relacje między firmą i relacje między sponsorem, prawda, relacje między liderami, to też ma bardzo duże znaczenie. Okej. Nadmieniłeś już na początku na ten temat. Jak myślisz, czy network marketing to jest po prostu praca dla każdego? Czasami sobie myślimy, bo czytamy, tak jak powiedziałeś, ludzie piszą, że siedzisz sobie w domu i nic nie robiąc możesz dostać nowe auto i tak dalej. Czy jest to praca dla każdego? Słuchajcie, no na pewno każdy tu może przyjść, bezsprzecznie. Każdy człowiek może wejść do networku, nie ma tu bariery finansowej, dlatego też się różne rzeczy dzieją, no bo nie ma bariery wejścia, tak jak w tradycyjnym biznesie, tak? Natomiast jest tutaj taka rzecz, że nie każdy się nadaje, dlatego że jeżeli ktoś nie lubi ludzi, jest zamknięty, no nie nadaje się, tak? Jeżeli ktoś nie jest wytrwały, trzeba być tu człowiekiem pracowitym przede wszystkim, jak ktoś jest nierobem, leniem, niestety, no to no nie ma szans tutaj, tak? No trzeba tu pracować. Ja wiem, że to brzmi jak brzmi, no ale prawdę sobie mówmy, tak? Nie rób tutaj, nie ma szans, leniwa osoba, no ta wytrwałość, pewnych rzeczy można się nauczyć, tak? Bo ja też byłem kiedyś nieśmiały, ja też byłem zamknięty w sobie, tak? Ja się pewnych rzeczy samoczynnie otworzyłem, nauczyłem, bo moje marzenie było większe niż moje lęki, obawy. Natomiast no, trzeba być człowiekiem pracowitym. Leń tu nie ma szans. Irina, chciałabyś coś też dodać do tego? Także każdy może mieć tutaj sukces, prawda? Każdy może osiągnąć sukces, tylko żeby on chciał to zrobić, tak? Żeby wytrwał. Tak jak Łukasz mówił, musi mieć, nie wiem, jakieś cele, musi mieć, nie wiem, determinację. Czasami bardzo często jest tak, że ludzie, którzy osiągnęli cel, tak, sukces w networku, mieli jakieś, nie wiem, problemy, determinacja była bardzo mocna, taka motywacja do działania, tak? Jeżeli wszystko jest ok, jeżeli wszystko jest dobrze, to człowiek musi naprawdę dużo popracować i przejść pewne etapy, tak? I dużo osób po prostu jakby się łamie, bo nie ma tej determinacji, tak? Nie ma takiej motywacji do działania. Łukasz, mówisz, że nie jest to praca dla leni. No nie jest. No. Dlaczego ludzie nie dają sobie tu rady i rezygnują? Jakie są jeszcze inne powody tych ich niepowodzeń? Wiesz, albo co? Szukają nowego networku. Wydaje im się, że w innym networku będzie dużo łatwiej. Albo jakie są powody tego jeszcze? Wiesz, bo to jest kilka takich rzeczy. Dlaczego ludzie szukają nowego networku? To jest tak, albo są totalnymi nowicjuszami i ktoś im opowiada, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona, tu jeszcze nie zaczęli dobrze, liczą, że gdzieś będzie łatwiej, nie mają pojęcia, myślą, że właśnie będą pierwsi, będę piąty w strukturze, szósty, jakieś takie legendy chodzą, prawda? No i jest to kółko wzajemnej adoracji, tak? Takie, prawda, po różnych, no wiemy jak to wygląda, słuchajcie. Albo na przykład człowiek wchodzi, osiąga jakiś poziom, ale zawiesza się na kwalifikacji, tak? No i kurczę, nie może tego przejść. No i ktoś trafia na jego taki poziom emocjonalny, no i go wprowadza do innej firmy, no bo myśli, że tam będzie lepiej ta osoba, tak? No ludziom brakuje często wytrwałości, no poddają się za szybko, tak? Tu jest najważniejsza jest wytrwałość, liczba spotkań, liczba powtórzeń daje efekt, rezultat. Opanowanie emocjonalne, bycie konstans i cały czas cel postawiony do przodu. A jeżeli tego nie ma, no to koniec, tak? To nic nie ma. No, człowiek musi wiedzieć, dlaczego on to robi, tak? Jeżeli nie ma celi, jeżeli ma słabą motywację, to bardzo szybko po prostu myśli, to jest nie dla mnie, tak? Bardzo blisko do serca przyjmuje odmowy, zaczyna przeżywać, a to może nie dla mnie. No i tak się łamie, tak? Dlatego mówię, to jest dla mnie, to jest najważniejsze, żeby była motywacja do działania, jakiś cel konkretny, to wtedy nie widzimy tych przeszkód, które mamy na drodze. Okej. Łukasz,
Jakie są Twoim zdaniem odmienności, kontrasty pomiędzy tradycyjnym biznesem, a pracą na etacie, a network marketingiem? Fajne pytanie, bardzo dziękujemy za nie. Słuchaj, no dla mnie, ponieważ my jakby wszystkie znamy te aspekty, byliśmy po różnych stronach rzeczy. Dla mnie na przykład w network marketingu jest mega, mega ważne to, że w przeciwieństwie właśnie do klasycznego biznesu nie ma inwestycji i ryzyka finansowego. Bardzo często wchodząc w klasyczny biznes, niestety, ale kupujemy sobie drogie miejsce pracy, którego jesteśmy niewolnikami, tak? Są ograniczenia. Jeżeli na przykład no, mamy jakąś knajpę, restaurację, to ona jest w stanie tylko obsłużyć określoną liczbę ludzi, tak? A network możemy w kolejnym miejscu, w kolejnym kraju budować grupę. Nie ma sytuacji, że zmieni się infrastruktura drogi i już do knajpy naszej nie przyjdą, bo jeżeli coś się tu zmienia, to my, mówię, jedziemy, Irina jedzie, kolejny kraj robi, buduje, tak? Ja jadę do innego miasta, robię, buduje. Etat dla mnie, no okej, są bardzo wąskie specjalizacje, które są dobrze opłacane, tak? Bo nie mówię, że ja nie krytykuję, broń Boże, etatu, tak? Bo są ludzie, mają bardzo wąskie specjalizacje, ale dla mnie generalnie etat to są ograniczenia, szef nad głową, tak? To jest tak naprawdę brak możliwości, no bo jest tylko określony pułap. No, prezes firmy może być jeden, tak? A żeby być prezesem banku raczej ciężko, a tutaj w networku tego sufitu nie ma i nie ma tego odtąd dotąd idę na 8 godzin i ktoś mną rządzi, tak? Mamy wolność. To są dla mnie takie aspekty bardzo istotne. Ja może dodam tylko to, że na przykład tradycyjny biznes jest bardzo duża konkurencja, tak? To jest zawsze ktoś na przykład zbuduje to obok knajpy, czy coś tam otworzy, taka sama, prawda, branża i już mamy konkurenta, tak? A w networku mamy grupę osób, które chce, żeby my zarabiali, tak? Mamy wsparcie w postaci naszych sponsorów, w postaci naszej firmy, tak? I tutaj mamy więcej wsparcia, tak? Nie ma takiego, żeby ktoś tam, tam musimy liczyć tylko na siebie, a tutaj mamy, prawda, osoby, które wspierają nas w tym biznesie. Na etacie, tak jak Łukasz mówił, ograniczenie, tak? Wszędzie mamy ograniczenie. Nawet jeżeli ktoś dobrze zarabia, pracuje w korporacji, tak? To jest niewolnikiem tak naprawdę. I pytanie, kwestia czasu, może być ktoś przyjdzie sprytniejszy, ładniejszy, prawda, i za chwilę ten człowiek straci swoją pracę. Także nie ma takiego, nie ma tej pewności, tak, a tutaj my robimy, my budujemy sami, to zależy tylko od nas, co my zrobimy. Dokładnie. Okej, a jak rozmawiacie z ludźmi, przychodzi do was właściciel firmy, i wtedy jest całkowicie inna rozmowa. Jak jego przekonujecie, że jest, czy jest to coś dla niego? Tak samo, ale właściciel firmy... Przecież prowadzi jakiś biznes po prostu. Wiesz co, ja ci powiem tak. Dla mnie, ja robię takie samo spotkanie, tak? Dlatego, że mamy to mega, mega poukładany system, tylko taki człowiek, on to rozumie od razu. To jest krótka piłka. Albo wchodzi do firmy, albo nie, tak? Bo mówi, słuchaj, wiesz co, ja być może nie mam teraz czasu, czy to nie jest na ten moment dla mnie. Nigdy nikogo nie przekonuję, pokazuję po kolei, jak wygląda produkt, jak on działa, jakie są możliwości, filozofia. I ci ludzie są, ja najlepiej lubię właśnie przedsiębiorców, właścicieli firm, bo mamy taki temat, gdzie oni od razu to łapią. Twardy, konkretny biznes dla przedsiębiorczych ludzi. Dokładnie. Koronawirus pokazała, prawda, że jak ktoś miał kiedyś taki stabilny biznes, się wydawało, wszystko jest ok, i który w ogóle był zamknięty na marketing, to nagle się okazało, że w jednej chwili może nie mieć tego biznesu. I teraz mamy bardzo dużo w strukturze osób, które właśnie są właścicielami różnych biznesów, tak, tradycyjnych. Dlatego, że oni zaczęli budować takie dodatkowe źródło dochodu. I tu też jest to, że ci ludzie zrozumieli, że okej, oni obracali pieniędzmi bardzo dużymi, no bo nie powiem, że nie, tak?
ale koszta ogromne i nagle 2-3 miesiące, to jest właśnie to, w networku nie ma tych kosztów takich, tak? Bo to jest, no co, telefon, paliwo, no ciuch, tak? Normalny, no bo coś musimy, tak? Okej, hotel, ale nie ma stałych kosztów zatrudnienia armii ludzi, tych wszystkich elementów. I teraz ktoś się uśmiechał, ha, 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 network, ja tutaj jestem taki grubas biznesowy i nagle przyszło cięcie, 2-3 miesiące ma przestoju i bankrut. Ja się nie cieszę z tego bynajmniej, tylko to pokazało siłę właśnie network marketingu w stosunku do tego klasycznego biznesu. Tak, to muszę wam przyznać rację. Ale to widzimy też przy obrotach, jak obroty po prostu skoczyły do góry, jak osoby rzeczywiście, które wcześniej może się i śmiały, nagle poważnie do tego podchodzą, bo widzą na statusach jakieś Zoom meetingi, ja zawsze piszę spotkanie biznesowe i nagle te osoby się pytają, co się dzieje, u niego firma leci w dół. Tak było w tym okresie 2 lat, a tu jest 100-150 biznesów na jakimś spotkaniu i to były już potem całkowicie inne rozmowy. Poruszyłeś tu temat, że koszty to są telefon, benzyna, czyli mamy zrozumieć, że pracujesz więcej w offline, czy pracujecie więcej online? Pracujemy więcej w offline. My jesteśmy takimi klasycznymi ludźmi. Tradycyjnymi. Cieszy mnie bardzo, że to mówisz, bo ja też jestem jeszcze tej starej generacji i bardzo sobie cenię tą pracę offline, te spotkania, meetingi i mi fajnie można łączyć, ale pokazujecie, że można offline dalej pracować i można odnosić ogromne sukcesy. Pracujemy. No słuchajcie, no większość ludzi, którzy w tej branży pieniądze zarabia, to jednak pracują offline. Ja, broń Boże, nie jestem anty do internetu, bo internet jest dla nas wsparciem, tak, ale specyfika tego, co my robimy i jest właśnie na żywo. Poza tym no, nic nie zastąpi, kiedy z człowiekiem no, widzimy się, możemy popatrzeć sobie w oczy, nie przez ekran, gdzie na chwilę może zerwać, prawda, transmisję internetową czy tam coś, ale tutaj od A do Z mamy pełen kontakt we wszystkich aspektach, tak, no jest to zupełnie inny poziom. A fajnie, że są technologie internetowe, bo gdyby nie one, my byśmy dzisiaj tu nie rozmawiali, tak? Więc jedno nie wyklucza drugiego. Ale my pracujemy fajnie. Tak jak mówię, można łączyć, bo przez tyle lat to funkcjonowało i jakoś funkcjonowało, bardzo dobrze funkcjonowało, dlatego jak ktoś mówi, że można działać, bo pokazują to liderzy, ale jak ktoś lubi offline, lubi ten kontakt z drugą osobą, to jak najbardziej można mieć sukces. Pokazują liderzy, natomiast w pewnym momencie też pojawiła się taka sytuacja pod tytułem, no ci niektórzy marketerzy zza wielkiej wody pokazywali biznes offline, online, ale oni bardzo dużo sprzedawali kursów, jak robić ten biznes, a niekoniecznie sam biznes zrobili, prawda, network. I to też są takie aspekty, ale nie będę się zagłębiał. No. Każdy niech sobie troszkę pomyśli. No. Zgadza się. Prawda? Wiemy, o czym mówimy. O, mamy tu komentarz. Online jest bardziej skuteczne, nawiązują lepsze relacje, a offline jest uzupełnienie. Tomku, ja jestem całkowicie odmiennego zdania. Ale zgadzam się z tobą też. Ja kocham offline i uważam, że offline można dużo lepsze relacje nawiązać. Teorie są różne, najważniejsze są wyniki finansowe. No. Ważne, że działamy i nieważne, jak ktoś ma sukces online, działajmy online, możemy mieszać, oczywiście działam tak samo online, ale mówię, kocham te spotkania offline. Następne pytanie mam takie, jak uważacie, jakie błędy według was popełniają ludzie na samym początku? Odpuszczają za szybko. To jest podstawowy błąd. Odpuszczają za szybko i robią po swojemu. Na pierwszym autorytecie, jeżeli mają takowy, to coś im się uda zrobić jeszcze, ale dalej jest to nie do powtórzenia. Przychodzą niepowodzenia i poddają się. Odpuszczają za szybko.
To jest podstawowa rzecz. Najważniejsza rzecz to słuchać swojego aktywnego lidera, tak? I robić tak, jak mówi system, a nie po swojemu. Po swojemu nie działa. I to jest podstawa. To nie ma wielkiej filozofii. Robić według systemu, słuchać lidera i nie odpuszczać. Irina, masz też jakieś własne doświadczenia? No przede wszystkim na początku, tak jak mówię w klasycznym networkingu, prawda, że człowiek musi 80% energii dać od siebie na starcie, a później 20%, tak jak rakieta, tak? Rakieta 80% paliwa spala na samym starcie, tak? A później tam, dlatego bardzo dużo osób po prostu nie ma tego startu, tak? To trzeba nam maksymalnie na początku, żeby były pierwsze efekty, rezultaty. I tak jak Łukasz mówi, bardzo często jest tak, że człowiek kilka razy dostał odmowy, no i się załamuje. A to trzeba po prostu dalej iść do przodu, działać i będą efekty, tak, rezultaty. Słuchajcie, no my też jesteśmy przykładem takich ludzi, że w obecnej firmie, w której jesteśmy, mieliśmy ileś pierwszych spotkań nieudanych, tak? Nieudanych, no ale szliśmy dalej. Jakie to ma znaczenie? Skoro podjęliśmy decyzję, no to robimy, tak? Ja w pierwszej firmie MLM, jak zaczynałam pracować, pierwsze 3 lata w ogóle nic nie zarabiałam, w ogóle. Ale to cały czas chciałam, po prostu się uczyłam i cały czas robiłam, tak? Systematycznie spotkania. Byłam na wszystkich szkoleniach. I często jest tak, że ktoś przyjeżdża na jedno szkolenie, na drugie i później myśli, to o, ja już wszystko wiem. Ja już nie muszę się uczyć, ja już wszystko wiem, tylko nagle później znika. Jest. I jego już nie ma. Zadam teraz pytanie w tym kierunku. Tutaj Alina pisze, Alina działa offline, pozdrawiamy. Zofia też, natura człowieka jest taka, że potrzebujemy wspaniałych i bezpośrednich kontaktów. Moja przyjaciółka z Wrocławia, pozdrawiam Bogumiło, ja nawiązuję super relacje online. Moja grupa docelowa to uwielbia. Fantastycznie. Irina, zaczęłaś ten temat i pytanie zadam tobie. Powiedz proszę, bo powiedziałaś właśnie teraz super, super zdanie. Ludziom się wydaje, że przyjdą na jedno, dwa szkolenia, już wszystko wiedzą. Ludziom się wydaje, że raz w tygodniu, jedno, jak przyjdą na szkolenie online czy offline, to wystarcza. Przecież nie może, moim zdaniem, nie może biznes funkcjonować pracując jedną godzinę, ucząc się w tygodniu. Nie ma takich, moim zdaniem nie ma takich biznesów. Czy to ktoś chodzi do pracy normalnej, czy prowadzi własny biznes. Chcemy odnieść sukces, musimy po prostu inwestować ten czas na początku. Powiedz proszę, jak ważne i dlaczego tak ważne są te spotkania i że musimy się dokształcać cały czas. Wiesz, no przede wszystkim w ogóle networking to jest statystyka, tak? Przede wszystkim to jest statystyka. To jest kwestia dużych czysł, dużych liczb, tak? Że istnieje reguła tego Pareto, tak? Tam 80 na 20. Musimy, jeżeli robimy spotkania, to musimy po prostu ustawić plan, tak? Jeżeli zrobimy jedno spotkanie, no może być, to z tego nic nie będzie. A jeżeli zrobimy 10 spotkań, tak, statystycznie, to zawsze mamy, powiedzmy, 20% tych spotkań skutecznych, tak? I dlatego to marketing to jest w ogóle, to jest kwestia dużych liczb. I jeżeli nie mamy tych spotkań, no to nie mamy rezultatów, nie ma efektów. Na szkolenie przede wszystkim dzielimy się informacją, tak? Bardzo często jest tak, że jedno słowo, jedno zdanie zmienia w ogóle podejście do wszystkiego, zmienia naszą skuteczność na spotkaniach. I dlatego bardzo ważne po prostu być na tych spotkaniach, plus energia, tak? Musimy się doładować tej energii
I na spotkaniach, jeżeli mamy tę energię, no to mamy też skuteczność. Łukasz, chcesz coś też dodać w tym temacie? No, tak jak tutaj właściwie Irina wszystko powiedziała, tak? No to są fundamentalne rzeczy. Okej. Mówiliśmy teraz właśnie o tych błędach, jakich nie popełniać. Zdradźcie nam proszę, jak wy działacie. Wyobraźcie sobie, że macie teraz taką nową osobę, która siedzi naprzeciwko was, podpisuje z wami umowę i jakich prowadzicie, jakie działania ona musi na początku robić, żeby odnieść ten sukces razem z wami. Okej, dzięki, że to mówisz. Ja też uważam jedną rzecz, bo tutaj mówimy o pewnych takich rzeczach uniwersalnych, tak? Dlatego, że trzeba pamiętać jedną rzecz, że każda firma, każdy produkt, każda organizacja ma swoją specyfikę działania, tak? I skoro my działamy w firmie X, no to jesteśmy, no, wiemy, jak się działa tutaj, ale z kolei każdy ma jakąś swoją tutaj firmę, są z nami osoby z różnych firm, ale powiem takie cztery prawdy jakby uniwersalne, tak, które zawsze w każdym networku sprawdzają się i to niezależnie od firmy. Pierwsza to jest zawsze być produktem swojego produktu, czyli używaj, nowicjuszu, produkt, zacznij od tego, że zaczniesz ten produkt używać, przekonasz się do niego, tak. Druga rzecz to jest ta, jeździsz na wszystkie szkolenia, wydarzenia, bo to, co Irina powiedziała, te szkolenia, wydarzenia to jest energia. Jeżeli, no, tak jak telefon komórkowy, on się ładuje, tak, bo się co jakiś czas, no musi się ładować i tak samo my. Czyli podstawa być na wszystkich wydarzeniach, szkoleniach, następnie zabierać ludzi ze swojej organizacji, bo liderzy rodzą się tylko i wyłącznie na wydarzeniach. No i czwarta zasada, słuchaj swojego aktywnego sponsora, mentora. I to są te podstawowe rzeczy, które ta nowa osoba musi robić cały czas, zasady, jeżeli chce ten sukces odnieść. Dokładnie. No i wiadomo, no, lista kontaktów, umawianie, terminy, jedziemy. No, u nas jest tak, że to nowa osoba na początku jakby no, ma umówić spotkanie, tak? My po nią przyjeżdżamy autem, jedziemy razem, my robimy robotę, pieniądze są dla niej, tak? I w ten sposób to funkcjonuje. No. Ale to już są takie nasze PTN, czyli lista, umawianie, jedziemy. Tylko i wyłącznie liczba spotkań daje efekt, rezultat. A z ilości się zrobi jakość. Czyli nic się nie zmieniło. Super. Łukasz, tak na koniec. Już jedną książkę wymieniłeś, która też w moim życiu bardzo dużo zmieniła. Jako 16-latek ją pierwszy raz czytałem i przynajmniej raz w roku teraz już słucham audiobooków, bo nie mam czasu na czytanie. Kocham książki, ale słucham audiobooków. Jakie książki mógłbyś jeszcze polecić? Nie muszą być akurat z natury marketingu, tylko ogólnie jakie książki byś polecił, które na was miały jakiś ogromny wpływ? Czyli ja powiem tak, bo bardzo dużo ludzi czyta, ale nic nie robi. No bo z czytania samego to wiecie, lepiej pójść i robić spotkania, umówmy się. Można zostać czytelnikiem, a można cały czas się szykować i nigdy nie być gotowym. To nie znaczy, że prawda, no, w ogóle neguję czytanie, tylko wiecie, są siewcy rzeczy różnych, teoretycy, tak? I sieją różną energię, różne pomysły. I też no, książki niekoniecznie pisane przez praktyków, ale fajnie jest, że ktoś sobie książkę napisał, ma lekkie pióro i ktoś się tym ładuje, no to też nie do końca jest zawsze fajne, więc też w tym czytelnictwie nie ma co się pogrążać networkowym, czyli idźcie przede wszystkim do swoich liderów w swoim biznesie, którzy to zrobili, umieją to robić, do praktyków, ale ja osobiście zawsze polecam taką książkę dla ludzi, którzy wcześniej nie byli przedsiębiorcami szczególnie, to jest Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec, gdzie no, dla mnie prostota pokazania świata finansów w tym ujęciu jest mega. I druga to jest Spencer Johnson, Kto zabrał mój ser, który pokazuje, że warto w życiu zmian dokonywać.
I to są dwie takie dla mnie tutaj jeszcze książki, które na mnie piętno dały ogromne. A dalej mówię, jeżeli w moim odczuciu, jeżeli chcecie w networku odnosić sukcesy, to idźcie do liderów, działajcie, a nie czytelnictwem się zajmujcie. Naprawdę. Taka prawda. Irina, masz ty jakąś swoją ulubioną książkę? Jestem na początku, jak zaczynałam networking, to bardzo dużo czytałam o tej branży. Bardzo dużo tych, prawda, tych, powiedzmy, nie to, że idolów, tak, ale osób, które szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tak, mieli sukcesy. No bo wiemy, że marketing sieciowy przyszedł do nas ze Stanów. Taka podstawowa książeczka, pamiętam, była to 10 lekcji na serwetki, tak? Tak się chyba się nazywało. To są takie podstawowe. Coś takiego, tak. Coś takiego. Don't fail, tak. Don't fail. Nie, teraz to już tak bardziej, my tak praktycznie działamy, tak? Mniej teorii, tylko więcej praktyki. Już mamy wypracowany system, no i działamy zgodnie z tym. Super. Tak na koniec, ten wywiad będzie oczywiście na fanpage'u Network Magazynu, też dziś wieczorem jeszcze na naszym YouTubie i prawdopodobnie może są już osoby z nami tutaj, które może czegoś szukają, może ktoś polecił, zerknij sobie na Network Magazyn, są przez przypadek tutaj, albo będą w przyszłości tą naszą rozmowę oglądać. Jaką dalibyście radę osobie, która się jeszcze zastanawia i nie jest pewna, czy ten biznes jest dla niej? Dopóki nie spróbujesz, nie przekonasz się. Dokładnie. No nie ma innych rzeczy. Nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty. My nie przekonujemy ludzi, bo to nic jakby na siłę nie da. Człowiek, jeżeli chcesz wejść, to wtedy przekonasz się, tak? Super. Irina, Łukasz, dziękuję wam bardzo, że poświęciliście tą godzinę tutaj dla nas i podzieliliście się z widzami Network Magazynu waszym doświadczeniem. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich. Powtarzam się, w imieniu Macieja, naszego całego zespołu, Network Magazyn zespołu. I ostatnie zdania należą do was. No, życzymy wszystkim sukcesów. Niezależnie, kto w jakiej firmie działa. Najważniejsze mamy ten system, prawda? System działania. I tak naprawdę powinniśmy się trzymać razem. No i życzymy każdemu osiągnąć wszystkie swoje cele i marzenia. Słuchajcie, i pamiętajcie, że najważniejsza rzecz to wyzbyć się zazdrości, jest takim uczuciem okropnym i nauczyć się, no to jest praca nad sobą, tak? Praca w networku to jest tak naprawdę praca nad sobą, wyzbyć się uczucia zazdrości, nauczyć się cieszyć sukcesem innych ludzi, gratulować im. To jest na przykład bardzo mocno w naszej tutaj organizacji, która jest od Danuty Grzegorza, tak? Wprowadzona zasada, ciesz się sukcesem innych, gratuluj im, a sukces przyjdzie też do ciebie. Także życzymy wam, niezależnie od firmy, wszyscy tak naprawdę jedziemy na jednym networkowym wózku, wszystkiego najlepszego. To dla nas zaszczyt, że tutaj mogliśmy być. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję osobom, które były z nami. Bogumiła, Ania, dziękujemy. Alina, dziękuję za super informacje. Elżbieta pisze, nie ma drogi na skróty. To prawda. Bogumiła, nieważne jest to, że robisz, ale że wiesz, co robisz. No dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim. Ania z Adamem piszą, kolejnych sukcesów. Pozdrawiamy. Ania i Adam, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Bądźcie wszyscy zdrowi. Życzymy wszystkim fantastycznego startu w nowy tydzień. Widzimy się w przyszły poniedziałek o 21:00. Zapraszamy i cały Network Magazyn życzy wam, Irina i Łukasz, sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś mieli możliwość się spotkać w offline i spędzić miły czas. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy. Dzięki.